Jejum strach, nie musisz już się bać. Jezioro Rajgrodzkie, 25 czerwca 2016, antysystemowy sejmik oburzony. Strefa kibica oburzonych, mecz Szwajcaria-Polska. Kibica oburzonych, jezioro Rajgrodzkie, 25 czerwca. Po meczu wysłuchaliśmy koncertu miejscowego zespołu. Co nam chodzi? Otóż ostatnie 25 lat pokazało, że jest zapotrzebowanie na alternatywne ugrupowanie, które jest w opozycji do tak zwanego establishmentu politycznego, zwłaszcza sejmowego. I elektorat, który od czasu do czasu mobilizuje się głosując na ruchy protestu różnego rodzaju, jest zazwyczaj ponad 20%, co na przykład ostatnio pokazało głosowanie prezydenckie na Kukiza. No niestety nasz kolega, do czego jeszcze wrócę, zmarnował szansę i skończyło się na paru procentach wyborach sejmowych. Chodzi nam zatem o to, aby stworzyć alternatywę polityczną, która mogłaby wziąć udział w wyborach najpierw do sejmików, głównie do sejmików, chociaż mówimy w ogóle o wyborach samorządowych, a następnie do Sejmu. W tej chwili można powiedzieć, że w ten ruch jest zaangażowane kilkaset osób na terenie Polski. Robiliśmy takie sejmiki w lubelskim, w województwie podkarpackim, małopolskim, śląskim, kieleckim, łódzkim. No i teraz dotarliśmy do podlaskiego. Jest dużo dowodów na to, że jeżeli będą ludzie zdeterminowani, to nam się powiedzie. Najgorszą rzecz, właściwie w tym projekcie są dwie najgorsze rzeczy. Proszę, jeżeli nie mamy innych atutów, to musimy liczyć na dwie rzeczy. Dobra organizacja i dobrzy kandydaci. Dobry kandydat to jest gotowy produkt. Czyli taki gość, o na przykład, to jest gotowy produkt. Przepraszam, że tak się zwracam, ale... Czyli takiego człowieka, jeżeli możemy tu zakład zrobić i to sądzę, że jakbyśmy się założyli o dobrą butelkę wina, to wygrałbym ze wszystkimi, jeżeli byście Państwo twierdzili inaczej niż ja. Jeżeli tego typu człowieka wystawicie na liście, obojętnie jakie, nawet w środku tabeli i specjalnie nawet nie będzie dużych pieniędzy wydawał na kampanię, to otrzyma 1000 głosów, na pewno otrzyma. Na przykład w wyborach do Sejmu. Zresztą tak już było, bo to było więcej, prawda? Niż... No więc, dlaczego mówię 1000 głosów? Jeżeli z 920 takich czy tego typu kandydatów, czyli samorządowiec z doświadczeniem, który jest znany, rozpoznawalny w swoim regionie, to w tym przypadku Grajewo i rozumiem i okolice, prawda? Jeżeli to się przekłada na co najmniej 1000 głosów, to oznacza 920 tysięcy głosów, czyli milion, a to oznacza 30-40 mandatów w Sejmie. Pomysł więc polega na tym, żeby bez twarzy, czyli takie ogólnopolskie typu Tusk, Kaczyński i tak dalej, wprowadzić do Sejmu 30-40 osób i być tym przysłowiowym języczkiem uwagi, byśmy przeforsować swój program, czy część swojego programu, bo o to nam chodzi. Nie o to, żeby się dostać do Sejmu wyłącznie, tylko żeby dostać się tam po to, żeby zrealizować punkty, które by uczyniły z Polski państwo. Tak jak Państwo wiecie, no pewien polityk, potomek Sienkiewicza, Sienkiewicz Junior, stwierdził kiedyś niedawno, że państwa polskiego w zasadzie nie ma. Ja się akurat w tym jednym punkcie zgadzam z Sienkiewiczem. Też uważam, że państwa polskiego nie ma. Można oczywiście podać dużo dowodów, dlaczego państwo polskie funkcjonuje w taki sposób, że w zasadzie nie można o nim mówić. Podam tak przykładowo, żeby państwo zrozumieli, o czym mówię. Jeżeli weźmiemy pod uwagę ordynację choćby wyborczą, czyli to najważniejsze prawo selekcji tego, co powinno być creme de la creme, czyli Sejm. Obecna ordynacja, nie wchodząc w szczegóły, bo to jest bardzo skomplikowany system, sprawia, że Polska jest jedynym na świecie państwem, a tu mówię jako
eks-matematyk, bo matematyka to był mój pierwszy kierunek studiów, jest jedynym na świecie państwem, gdzie 38 równa się 51. Skąd te liczby? 38% państwo dostajecie głosu, to się przekłada na 51% co najmniej mandatów Sejmu, tak jak teraz na przykład. Czyli ta ordynacja nie jest proporcjonalna, tak jak mówi konstytucja, czyli kodeks wyborczy łamie konstytucję, nikt się tym specjalnie nie przejmuje. Oczywiście nie macie szans uczciwie głosować jako wyborcy. Pomijam to, że nie macie szans startować w wyborach, bo musielibyście się zaprzyjaźnić z jakimś kacykiem partyjnym, żeby was wystawił na listę. A następnie nie macie szans, żeby uczciwie zagłosować, bo jeżeli okręg wyborczy ma 100 km na 100 km, tak na przykład jak mój tarnowski, i macie miesiąc czasu, jest 200 kandydatów, to jak poznacie w ciągu miesiąca 200 kandydatów? A żeby dokonać uczciwego wyboru, musielibyście ich wszystkich poznać, a nie macie szans, a oni z kolei nie mają szans na zaprezentowanie się, więc to są nieuczciwe wybory. Głosujecie więc na pierwszego na liście, prawda? Gdyby tam postawić, no był taki pewien Rzymianin, który wprowadził do Senatu konia, prawda? Więc gdyby postawić owcę na pierwszym miejscu, to ona by weszła do Sejmu z PiS-u, czy tam z PO i tak dalej. Podobnie jest taki przykład namacalny. U nas w okręgu z środka tabeli wszedł gość z PiS-u. 23-letni magazynier z Podwieliczki. Nie mam nic przeciwko magazynierom, ale Sejm to powinno być jednak miejsce, w którym się ustanawia prawo. Więc magazynier powinien wykonywać swój zawód, tak mi się wydaje, piekarz swój, a na przykład ludzie, którzy znają się na stanowieniu prawa, powinni być posłami. I ten magazynier, on wszedł do Sejmu, nie wydając ani złotówki, zupełnie był nieznany, nikt go nie znał. To jak to się stało, że on wszedł? Ze środka tabeli jeszcze. Nazywał się Ziobro. Ale oczywiście to nie był ten Ziobro, ani to nie był kuzyn tego Ziobry, a nawet gdyby był, to co to zmienia, prawda? Inny człowiek poszedł dalej u nas, bo nas są pomysłowi ludzie na południu Polski. Nazywał się Taraszka, chciał startować do Senatu. Jak państwo pamiętacie, do Senatu jest lista alfabetyczna. Więc on poszedł do Urzędu Stanu Cywilnego i zmienił sobie nazwisko z Taraszka na Ablewicz, ponieważ A, B jest pierwsze i temu dawało pierwsze miejsce na liście. I dodatkowo Ablewicz to jest nazwisko znanego biskupa. Więc starsze panie szły głosować na niego, sądząc, że to jest syn biskupa. Na przykład, to nie jest dowcip, to jest prawda. Jeżeli uda nam się zaistnieć w wyborach sejmikowych, czyli zgromadzimy 1000 kandydatów, takich jak kolega na przykład, oczywiście to nie będzie takie proste, bo takich ludzi, oni są, tylko trzeba ich wyłowić. Nie każdy będzie chciał kandydować z takiego ugrupowania, mimo że jest bezpartyjny i mimo że nie lubi tego systemu i tak dalej. No bo to jest pewne ryzyko, część ludzi się zraziła, nie chce brać udziału w życiu politycznym, bardzo uczciwi, inteligentni i tak dalej, a nie chcą brać udziału, już nie wierzą w nic, prawda? 2-3 miliony uciekło, tych takich najbardziej aktywnych, no więc to jest tak jakby nam wymordowali w czasie wojny, prawda, 2-3 miliony osób i to bardzo, bardzo wartościowe. Uważam, że ruch bezpartyjny, realna konkurencja i prawa obywateli są w Polsce potrzebne po to, żeby Polacy zachowali te prawa. Nie może być tak, że nawet najlepsza partia, najwspanialsza, z najlepszymi jakimiś tam zamiarami będzie decydować, będzie mówić, co jest dla obywateli dobre, a co złe. Także do tego państwa zachęcam, do takiego działania. Myślę, że w jakimś sensie, no to już używałem cytatu, damy radę. To wszystko. W ruchu Kukiza na początku miało być tak, że miał być to ruch oddolny. I nasz kolega, niejaki Sanocki Janusz, który jest posłem, zresztą pierwszy się wypisał, czego wyrzucili, że nie pamiętam z tego ruchu, on wymyślił taką koncepcję struktura bez struktury. Kłóciliśmy się za 2 lata, że to nie ma sensu, ponieważ ja jestem zwolennikiem jednak dobrej organizacji, a oni twierdzili właśnie, powołując się na możliwość rozbicia ruchu przez służby specjalne, że należy robić struktury bez struktury. I okazało się, że to było im potrzebne po to, żeby właśnie podejmować decyzje centralnie, jedno-dwuosobowo, ponieważ nie było nigdzie lokalnych struktur. I w ten sposób, no mówiąc krótko, nas oszukiwali. I ponieważ większość, może nie większość, ale część naszych kolegów wywodzi się z ruchu Kukiza, wszyscy są wrażliwi i wszyscy domagają się i słusznie, żeby ten ruch był oddolny. Co to oznacza?
w praktyce, co to musi oznaczać? Otóż każdy okręg będzie się sam rządził, będzie sobie sam wybierał, ustalał listy, kolejność tych list i dochodzimy tutaj do punktu, który w takich sytuacjach, jak wiemy z doświadczenia, jest taki krytyczny. No bo wszystko jest fajnie, w pewnym momencie ustalamy listę wyborczą. No i zaczynają się schody, ponieważ Józek chce być przed Staszkiem, Staszek przed Józkiem i tak dalej. Więc jakie jest wyjście? Najmniej konfliktowe, najbardziej demokratyczne i oddolne. Po pierwsze, lista ma być ustalona w okręgu, żadnych spadochroniarzy, żadnej centrali. Po drugie, ma powstawać w wyniku prawyborów. Mam doświadczenie samorządowe, że byłem burmistrzem miasta powiatowego, miasta tutaj mogę powiedzieć stolicy powiatu grajewskiego, więc też znam mnóstwo tej legislacji, która jest dla Polski zła. I znam ten cały układ, który generalnie no, nie prowadzi Polski w dobrym kierunku. Ale muszą w Polsce znajdować się osoby, które no, będą próbowały zmieniać tę rzeczywistość, które będą walczyły o Polskę, które będą próbowały walczyć o te wszystkie rzeczy, które są dla nas niezwykle istotne. A od 1989 roku, cóż, obserwujemy zmianę, która następuje podobnie jak w Moskwie z prezydentem i premierem. Mamy dwie frakcje, które wymieniają się władzą, a tak naprawdę no, nie mieliśmy jeszcze takiej frakcji, która mogła z całą pewnością po swojej skończonej kadencji zasłużyć na miano partii, która rzeczywiście zmieniła w Polsce coś na lepsze. Ja próbując tutaj włączać się w ruch oburzonych, działam jako antysystemowiec. To jest dla mnie też niezwykle istotne. Partiokracja, obecny system parlamentarny, obecna ordynacja wyborcza jest dla mnie nie do przyjęcia. Dlatego postanowiłem działać razem z oburzonymi. Przyłączam się do ich ruchu, no i myślę, że ten ruch będzie nam się rozbudowywał. Cóż, jeśli chodzi o spotkanie pana doktora Marka Cisielczyka, zapewne trafi jeszcze tutaj do wielu województw, dotrze do wielu ludzi, nie tylko poprzez takie spotkania, ale również internet, bo jest mnóstwo jego publikacji w internecie. Są to naprawdę ciekawe i artykuły, i felietony, i też filmiki, które można zobaczyć. Polecam. W każdym razie trzeba walczyć o zmianę ordynacji. Trzeba walczyć o zmianę konstytucji. Płyniemy na środek jeziora, a tu jest kapitan Adam Kiełczewski, były burmistrz Grajewa, równocześnie kapitan statku, perkusista. Dokąd zmierzasz Polsko, nasz ojczysty kraj? Budujesz dzieciom przyszłość, urzędasy ci przeszkadzają. Dokąd zmierzasz Polsko, wojewodo podlaski? Zniszczyłeś nam 11 lat życia. Okaż honor, napraw szkodę. Rozlicz skorumpowany nadzór budowlany. Taka niedokończona budowla znajduje się w Augustowie. Podejrzewamy, że nadzór budowlany zachował się niezgodnie z prawem, a tutaj niepokonani protestują przeciwko niesprawiedliwości. Przywróćmy sprawiedliwość, Stowarzyszenie Niepokonani, z którym współpracują oczywiście oburzeni. Mikołajki. Nie musisz już się bać.